będziemy ją zgrywać. Ile tu gromów było o likwidację Straży Granicznej i powrotu jednostki wojskowej? Gdzie jest ta jednostka wojskowa? Gdzie jest kolej Podłęże Piekiełko? Sądeczanka się kończy na Juście, gdzie wydano dziesiątki milionów złotych, a nawet nie zadbano o to, żeby trzeci pas przyspieszający to, czy otwierający to wąskie gardło było rozwiązane. Niech ktoś powie odważnie, kiedy to będzie zrobione w kampanii i dlaczego przez 4 lata zrezygnowano z takich ważnych, kluczowych, obiecanych dla nas inwestycji. To są rzeczy, o których musimy mówić, będziemy mówili, bo wielokrotnie również i pod moim biurem przed tamtą kampanią poseł Mularczyk z parlamentarzystami, z senatorem tupali nogami, że skończy się marazm na Sądecczyźnie, a zacznie się jej rozkwit. Kończąc, kiedyś były wojewoda, ale w tej kadencji Małopolski powiedział, że już mówiłem to chyba ze 2 razy, strumień pieniędzy popłynie na Sądecczyznę, bo tu nie na darmo Sądeczanie tak głosowali. Gdzie ten jest strumień pieniędzy, to każdy widzi. Po prostu zamydlono nam oczy, nie zrobiono żadnych inwestycji, a to, co miało być rozwojem, to jest głęboką stagnacją.